No hej, witajcie wszyscy w takiej drugiej odsłonie tej misji, ponieważ usłyszałem, że za wolno, że to powinien być speedrun i nie ten, bo speedrun. No to proszę bardzo, mogę przejść tą misję w sposób serowy, to znaczy nagiąć AI, ale to może też pytanie do was trochę, bo ja rozumiem tych, którzy lubią speedruny na przykład i przechodzenie misji szybko. Tylko w takim razie po co robić let's playa, można się spytać. Natomiast mi bardziej frajdę sprawia w komandosie właśnie przechodzenie metodyczne. Tak, ściągnięcie wszystkich w miarę jak najcichszy sposób, żeby jak najmniej na siebie zwrócić uwagi. Trochę jak w Hitmanie, tak? A że to zajmie bardzo dużo czasu i tak dalej, no to jest inna sprawa, no ale przede wszystkim to mi się zawsze kojarzyło z takim prawilnym komandosem. Ale nic straconego, tak? Pytanie do was. Co wolicie? Bo jeżeli byście woleli zrobione to wszystko w taki bardzo szybki sposób, może być w szybki sposób, tak? Możemy to przejść w kilka minut, możemy posługiwać się taktykami, które, prawda, łamią AI. No i to nie jest żaden problem. Pytanie, co was bardziej interesuje? No ja, tak jak mówię, ja wolę sobie przejść komandosa tak jak grałem komandosa, niespecjalnie wiedząc, że o, tutaj mogę rzucić granat, tutaj mogę tego kolesia postrzelić, tutaj mogę wykorzystać tak i tak i w ten sposób złamać AI, tak? No. Teraz przeciągamy naszą drużynę na drugą stronę, spokojnie, trzeba będzie zdjąć oczywiście tamtego kapuśniaka, żeby nie wszczął alarmu. No i możemy oczywiście, zresztą co zobaczycie, ustawić swoich lundków za skałą, strzelać z pistoletu, ściągać wszystkich. Możemy. Kilka razy możemy zginąć, kilka razy nie, raz się uda, raz tak. Nie wiem. Osobiście, tak jak mówię, zawsze w komandosa grałem ostrożnie, ściągając jednego po drugim. A że to niespecjalnie jest czasowo efektywne, to absolutnie. No dobra, to teraz kawałek, żeśmy przeszli, zasejwujmy, może żeby nie nadpisać to testowo. No i pytanie do was, tak? Co wolicie? A, tutaj będzie patrol. On już jest za blisko, żeby wziąć trupa, więc niech sobie ten... Niech sobie go obczają, poczekamy. W ogóle nie musimy zatrzymać pociągu, możemy się przekraść obok wszystkich i tak dalej, oczywiście. Ale gdzie w tym frajda? No dobra, teraz skoro pociąg przejechał, możemy przebiec część. Ale tutaj sobie glebnijmy z tego względu, zaraz na koniec. Musimy być szybcy, no bo pociągi tutaj bardzo szybko jeżdżą, zupełnie w przeciwieństwie do polskich linii. Tak jest. No dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Na wszelki wypadek będziemy tego gościa ściągać i cały ten patrol. A na wszelki wypadek też zapiszmy, żeby się znowu przez kolej nie przeprawiać, jak coś nie wypali. No i tak, możemy oczywiście skryć się za rogiem i zastrzelić, tak? Spistolecić. Pach, pach, pach. Proszę bardzo, poczekamy na patrol, jego też się wyczyści, żeby już nam nie bruździł. Hello,
No i po sprawie. Teraz tak, odczołgajmy się po tego gościa. Teoretycznie moglibyśmy się przeczołgać zaraz pod jego krawędzią widoku, ale często to się kiełbasi. Albo on zdąża odwrócić wzrok i tak dalej. Zresztą ważne jest pamiętać, którzy z naszych osobistości są najszybsze, a które najwolniejsze. Oczywiście Tiny jest najszybszy, bo jest atletą, a najwolniejszy jest Marine, ponieważ dźwiga pieprzony ponton na plecach. O, tam nas zauważył, okej. Możemy to wykorzystać, żeby go zlurować. Za murek. No. No to dla kurażu podejdź jeszcze, dobra. Teraz już mamy tą stronę otwartą, możemy przebiec i gościa też zaciukać. Pach. Przechodzimy na drugą stronę. Jezdni. Ściągniemy tych dwóch nicponiów. Tylko tutaj będzie patrol, więc na razie glebnijmy. Może skorzystajmy z pakietów leczniczych. No, szkoda, że nie na portrecie nie da się. Okej, okay, ty się uleczyłeś. Gdzie jest Tiny? Jego też uleczmy. Raz. Dwa. Okej, jeszcze przydałby się snajper. Tu jest snajper. Zastrzyk w tyłek. Smacznego. Też zapiszmy na wszelki wypadek i możemy zaciukać tych leszczy. Jest. Gdzie jest patrol? Jest daleko. Okej. Tak. Też zdjęty. No i mamy w sumie drogę wolną. Możemy się przekraść. Poczekajmy sobie może tutaj, bo jak pociąg przejechał, to czasami jest tak, że ja mam po prostu takie szczęście. O, idzie patrol jeszcze, więc nie powinniśmy się spieszyć. Patrol powinien się zlurować z kolei na zwłoki. Mogliśmy i patrol tutaj ściągnąć, ale lepiej za jakiegoś murka, gdyż nasze pistolety mają za ograniczony dystans, a karabinki patrolu już nie tak bardzo. Tak jest. Mhm. Teoretycznie nasz kierowca ma tą smarownicę charakterystyczną, ale problem jest taki, że smarownica między każdym strzałem, o ile przeciwnicy stoją w jednym miejscu, to jest super, tak? Ale smarownica każdym strzałem się... Zanim możemy strzelić jeszcze raz, to troszeczkę mija czasu, więc... Pach. Właśnie, jak oni nie staną w tym jednym samym miejscu, to nie jest tak różowo, ale w sumie łudzie. Weźmy bomby. Okej, smarownica jest. Przy okazji jakieś leczonko też się trafi. Tiny też sobie niech łypnie. No i karabin snajperski na sam koniec rozgrywki. Obejdźmy teraz ten cały kompleks dookoła. A tak też piszcie w komentarch, czy to ma być tak metodycznie, jak przechodziłem komandosa jako dzieciak, tak? Czy to ma być po prostu speedrun? Znaczy no, speedrun to nie będzie, tak? Bo ja nie znam tych wszystkich taktyk i tak dalej, ani na pamięć, ani to nie jest mój styl, czy tam w ogóle. Chyba też zapiszmy. Na razie jest dobrze, ale nie chcemy. Okej. No właśnie. Ten pan się patrzy. Możemy go zdjąć harpunem, jeżeli podejdziemy. Wszystkich trzech możemy zdjąć harpunem zresztą.
Tyk. No. Okej. Okay. Człapmy na bok, aż ten pan zobaczy swoich kolegów martwych. Odejdzie. Nigga, please. Masz harpuna. No dobra. Teraz spokojnie się przeczołgamy. Tylko ciężarówka przed chwilą wjechała, a nie chcemy czołgać się przez drogę, kiedy ciężarówka będzie wyjeżdżać. Ponieważ nas, kurwa, rozjedzie, tak? Sama nazwa wskazuje. Okej, okay, patrol z tej strony. Generalnie taktyka jest taka, że można wprowadzić ciężarówkę tutaj w tą bramę i nią zablokować. Taka jest porada prezesa. Można ją wysadzić, wtedy się ten archway, tak, tutaj też wysadzi i zabójzie. Ale możemy... Oj, tam. Ale możemy też równie dobrze zostawić na to granat. No i jest baza odizolowana, więc... No, halo? Idziecie? Jeden się zaciął. O, ty skubańcu. No dobra. Bardzo dużo Niemców się wysypało. Najbardziej mnie boli, że zostawiliśmy Niemców na dole. Patrol rozumiem, ale... Takich idle Niemców nie zabić? No nie. Co to za komandos? Okej, okay, zniszczmy go. Tego pana trzeba się podkreślić troszkę. Jak widać, zawalenie tego granatem... No to jest tak. Tego nie powinno się dać zawalić granatem. Da się zawalić granatem, ponieważ AI jest troszkę zepsute. Znaczy, przepraszam, skrypt, engine, tak? Engine ma trigger, żeby zawalić to, kiedy jest eksplozja. Domyślnie miała być eksplozja ciężarówki, ale ponieważ... trigger jest po prostu na eksplozję ustawiony, tak? No to cokolwiek. Cokolwiek, co eksploduje, może zawalić ten obiekt, tak? Fizyczny. Nie H, tylko G. Obok siebie są, więc to jest strasznie wkurzające. Okej, tani. W sumie reszta też. Pan tylko podejdzie tutaj. Co, możecie wstać. I się zebrać. Ohoho. Przecież ten pan nie chce wejść w górę. To jest jeden przybity do swojej pozycji. Oj, nie. Ty, zostaw bombkę i spitalaj. O! Tutaj widzi, proszę, ciekawe. Dobra, kwatera główna zniszczona. Teraz podejdźmy na sam brzeg. Wstańmy i tego gościa zarąbmy. A, nie mamy na niego widoku, niestety. Trzeba się troszeczkę zebrać. Dema, ale jest zrobione. Więc taka formuła. Pytanie, jak się wam podoba, czy to ma być w przyspieszonej formie, czy w metodycznej. Więc mogą być oba, tak? Nie zrozumcie mnie źle, znowu się animacja łódki spieprzyła z jakiegoś powodu. Ona powinna sobie ładnie odpłynąć, ale w tej wersji gogowskiej w jakiś sposób to nie działa.